jesteśmy bezpieczni. Galafen 37 za nami. Mówiło się, że to najlepsza karta w historii organizacji i w mediach społecznościowych wielu ekspertów twierdzi, że chyba w obrazku też to była najlepsza gala. Też mi się tak wydaje. Naprawdę super oglądało się tą galę. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Mi jako promotorowi podobało się bardzo i myślę, że fani i kibice mają podobne zdanie. To był najtrudniejszy test w dotychczasowej karierze Mateusza Rembeckiego? Patrząc na to, co się działo, to zdecydowanie tak. No, drugi raz w karierze doszedł do mistrzowskich rund. Jeden jedyny raz podczas tylu obron, raz bił się z Marianem Ziółkowskim, tam dojechał do czwartej rundy, wtedy Mariano znokautował. Teraz przyszło mu stoczyć pełne pięć rund, pełen dystans. Ospinian był bardzo twardy, postawił się naszemu mistrzowi i myślę, że po ostatnich takich łatwych wygranych ta walka dużo dała Mateuszowi, jeśli chodzi o doświadczenie jego dalszą karierę. Także szacun dla naszego mistrza, ale też cieszę się, że w końcu udało się sprowadzić godnego rywala, który naszemu mistrzowi naprawdę postawił ciężkie warunki. Czy jest szansa, że zobaczymy Ospiniana jeszcze na gali FEN? Tak, jak najbardziej. Mamy dłuższy kontrakt. On docelowo będzie się bił w wadze piórkowej. To była taka potrzeba sytuacji. Zrobił to bardziej dla nas. Nie bał się Chińczyka. Chciał z nim się bić. Chciał zdobyć pas wagi lekkiej. No niestety nie udało się, no, ale teraz kolejne szanse w wadze piórkowej przed nim. Także dobrze się tutaj pokazał. Spełnił pokładane w nim nadzieje i na pewno Ospinian zawalczy u nas podobnie już wkrótce. Pawle, skoro możemy troszeczkę wrócić na początek gali, jak bardzo jesteś zaskoczony werdyktem w walce z Adama Kowalskiego ze Zgelu? No kurczę, no słuchajcie, no w ogóle nie jestem zaskoczony, bo zdawałem sobie sprawę, jak mocnym zawodnikiem jest Zgela, jak dużo ważą jego ciosy. Widziałem już podczas walki z Sudolskim, którą wziął last minute w ostatniej chwili, z tego co słyszałem. I wiedziałem, że dysponuje atomowym uderzeniem. Na co dzień pracuje jako drwal. Tak, wiemy, jak silni są drwale. Także spodziewałem się tego, że ruszy na Kowalskiego i że ma czym uderzyć. No i niestety dla Adama spełnił się czarny scenariusz. Został ciężko znokautowany. Wcześniej mu to się w Fenie nie zdarzało. Także tutaj szacunek dla tego Chorwata, bo naprawdę pokazał się, był mocnym underdogiem. Pokazał się z bardzo mocnej strony. Z mocnej strony pokazał się Joniak, bardzo taki widowiskowy knockout i już tutaj padały pytania o ewentualną walkę mistrzowską. On ma 4 zwycięstwa w Fenie i czy to jest moment, żeby zmierzyć się z Francem Lambo? Myślę, że przede wszystkim Joniak to od dzisiaj może otwierać seminaria w całej Polsce na skracanie dystansu i uczyć ludzi, jak skracać dystans z rywalem o wiele wyższym. A już tak mówiąc na poważnie, tak jak najbardziej Damian Joniak jest teraz zasłużył sobie na to, żeby walczyć o pas i zmierzy się wkrótce z Francem Lambo. Z matchmakerskiego punktu widzenia rozegraliście popisową partię, jeśli chodzi o zestawienia, które nam zafundowaliście. Natomiast odnoszę wrażenie, że będzie tutaj spory orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o Tolię Hunaniana, przepraszam, który według wielu był takim cichym faworytem. Także jaki teraz ewentualnie plan na niego, bo on powiedział, że no, jego docelowa waga to około 72 kg. Nie, 72, nie, 75 kg. Rozmawialiśmy w klatce, on tutaj ugiął się dla mnie i z uwagi na to, że bardzo mi zależało na rewanżu z Zadorą, można powiedzieć tak szczerze, przekupiłem go trochę, żeby zrobił tą walkę w 7-7. No a teraz ja z kolei ukłonię się do niego, dam mu walkę w 7-5. Myślę, że Wojtek Wierzbicki będzie chciał powrócić i on bez problemu zrobi to 7-5 i chętnie tutaj postawię się Hunanianowi. Jak widać w historii kickbokserskich pasów kategorii półśredniej w Fenie, nikt oprócz Pawła Biszczaka nie obronił jeszcze pasa. Jakieś fatum wisi nad tym pasem, no i zobaczymy, co będzie dalej. Ja bym tu chętnie odkurzył Wojtka Wierzbickiego, bo jestem przekonany, że jest w stanie dać dobrą walkę z Hunanianem. Adrian Zieliński, jak prezes podsumuje występ, pierwszy debiut, w zasadzie nie pierwszy debiut, tylko debiut w kategorii 77 kg. No bardzo dobrze się pokazał Adrian, naprawdę super pokazał, że to ścinanie wagi nie jest dla niego. Ja już widziałem go radosnego tutaj od momentu, kiedy nie musiał ścinać wagi. Widziałem, jak się śmiał na media treningu, widziałem, jak się śmiał już podczas ważenia. I się pokazał naprawdę, że jest niesamowitym strajkerem, wybierał presję, szedł cały czas do przodu, był bardzo agresywny. Z kolei Dusza nie radził sobie z tą presją i zdecydowanie miał słabszą kondycję, bo już widziałem, że w drugiej rundzie już brakowało mu oddechu i te wszystkie atuty wykorzystał Zieliński i zasłużenie wygrał ten pojedynek. Czy Czarek Oleksiejczuk będzie bronił pasa w dywizji półśredniej, czy zawalczy o trofeum w dywizji średniej, bo zapowiedział, że chciałby dołożyć drugi pas do swojej kolekcji? Słuchajcie, wszystko możliwe, to jest naprawdę młody wilk, super talent, super zawodnik, dzisiaj naprawdę zdał
prawdziwy egzamin dojrzałości na takiego już dorosłego, pełnoprawnego wojownika. Pokonał bardzo twardego, mocnego, bardziej doświadczonego rywala, także wielka kariera otwiera się przed nim. Jest to najmłodszy mistrz fenów w historii. Bardzo mu tego gratuluję. Tak szczerze mówiąc, ta kategoria półśrednia już za długo dla niego nie potrwa, bo on ma 21 lat, cały czas rośnie i będzie miał coraz większy problem ze zbijaniem wagi. Jeśli tylko będzie z tym problem, ja go zapraszam do kategorii średniej. Jestem otwarty na propozycję, bo bardzo szanuję tego zawodnika. Widzę w nim przyszłość polskiego MMA. Jestem przekonany, że pójdzie w ślady swojego starszego brata. Prezesie, Bartek Szewczyk, nie za wcześnie było na ten pojedynek, tak z perspektywy dzisiaj, jednak zmiana kategorii wagowej, Bartek w wadze ciężkiej. No i tutaj po prostu Szymon, który był przygotowany do walki o ten pas, a Bartek w ostatniej chwili. Patrząc z perspektywy przebiegu walki, można śmiało teraz powiedzieć się mądrzyć, że zdecydowanie tak. Natomiast Bartek miał olbrzymie atuty. Był dużo szybszy w stójce, szybciej trafiał, miał większy zasięg ramion, jednak Szymon odrobił lekcję. Widać, że odkąd przegrał niespodziewanie z Olim Thompsonem, współpracuje z psychologiem sportowym, bardzo dobrze wykorzystuje swoje atuty, wygrał ten pojedynek ogromnym doświadczeniem, reagował na to, co się dzieje w klatce, kiedy widział, że Szewczyk jest szybszy, go trafia, natychmiast go obalał i szukał swojej przewagi w płaszczyźnie parterowej, no i zdecydowanie wykorzystał swoje doświadczenie i wygrał, no to jest prawdziwy mistrz, na to zasłużył. Natomiast to jest cenna lekcja dla Bartka. Ja naprawdę jestem pełen uznania dla niego i pełen szacunku za to, że podjął to wyzwanie. I też cieszę się, bo po walce chciałem w geście sympatii i uznania, szacunków podnieść jego dłoń do góry. Widziałem, że on nie chciał, widziałem tą taką sportową złość i to jest dobry prognostyk. Jestem przekonany, że z tego chłopaka będzie mieli jeszcze wiele radości i pożytku. Wspomniane przez pana prezesa Cezary Oleksiejczuk mówi o tym głośno, chciałby zawalczyć z Michałem Materlą. Jeżeli chodzi o te nazwiska, które łączy się z waszą organizacją, to jest także Szymon Kołecki. Czy my w tej sprawie możemy powiedzieć coś więcej niż to, co wiemy do tej pory? Trwają rozmowy i z Michałem Materlą, i z Szymonem Kołeckim. Pracujemy nad tym starciem Kołecki versus Materla. Był taki pomysł rzeczywiście, żeby Czarek się bił z Michałem Materlą już na tej gali. Czarek zastanawiał się aż całe 5 minut. No niestety nie dogadaliśmy się ze sztabem Michała. Żądania finansowe były troszeczkę wyższe niż to, co my chcieliśmy zaoferować, ale kto wie, może w przyszłości się to zmieni, znajdziemy jakąś wspólną przestrzeń do zagospodarowania i myślę, że to był piękny pojedynek, legenda polskiego MMA kontra przyszłość i zarazem nadzieja polskiego MMA. Myślę, że to byłby mega pojedynek i że fajnie by to wszystkich zainteresowało kibiców i że to jest starcie, na które wszyscy czekają i każdy chciałby to zobaczyć, bo ja na przykład bardzo chciałbym zobaczyć takie zestawienie. Prezesie, jesteśmy już na finiszu tej gali. Czy jakieś pierwsze meldunki spłynęły, jak pay-per-view się sprzedało? Coś tam spływa, jest nie najgorzej. Nie są do takiej ilości jak z Freak Fightów, ale jesteśmy zadowoleni, sport się obronił, idziemy dalej w swoją stronę, robimy swoją robotę, zapowiedzieliśmy już kolejną galę. Wracamy już w styczniu 22 w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsze nazwiska ogłoszone, powraca Ekaterina Szakałowa, powraca Kamil Kraska, Jacek Jędraszczyk, także będzie ciekawie. Panie prezesie, przejście KSW do Viaplay, czy to coś dla was oznacza? No nie ukrywam, żebym się specjalnie martwił z tego powodu. Jest to na pewno olbrzymia szansa dla nas. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. My jesteśmy zdeterminowani, chcemy się rozwijać, chcemy być bardzo mocniejsi. Myślimy, że jesteśmy na najlepszej drodze ku temu i że kolejny rok, jak również lata, będą należały właśnie do nas, do organizacji FEN. Prezesie, pozwolę sobie na chwilę wrócić do Szymona Bajora. Jakie plany dla Szymona, bo w wywiadzie po walce powiedział, że czy to będzie Adam Wieczorek, czy to będzie Michał Andryszak, czy ktokolwiek inny, czy nawet Oli Thompson, on nie będzie wybierał, tylko jest gotowy. Z tego co wiem, Adam Wieczorek chce przejść do kategorii półciężkiej. Walka w wadze ciężkiej to była po prostu potrzeba chwili, bardziej ukłon dla organizacji, dla nas. Niestety nie doszło do tego starcia. Z tego co wiem, chce się bić z Edgarem Sousą, a jeśli chodzi o Szymona Bajora, to chyba zasłużył sobie dzisiejszą walką na pojedynek rewanżowy z Oli Thompsonem. Myślę, że to będzie fajnie, niech to się wyjaśni, kto jest tym prawdziwym mistrzem, nie tymczasowym, nie tym mistrzem, co ma pas już półtorej roku, go nie broni, a kto jest tym mistrzem z krwi i kości. Niech to się dzieje.
Tak, tam jesteśmy po słowie. Myślę, że wróci w tym roku do nas. Szymon Dusza to dla Was bardzo ważny zawodnik w ostatnich latach. Trener Okniński swego czasu prześmiewczo gdzieś się śmiał, że Michał Aleksiejczuk, przepraszam, Cezary odebrał duszę Szymonowi, więc ja się zastanawiam, bo Szymon tak ciągle odbudowuje się, wstaje, upada, to też z ilu horcruxów ta jego dusza się składa. Jaki Wy macie plan na tego zawodnika? No bo naprawdę... Tak naprawdę, co leży według prezesa tutaj w źródle problemu, jeśli chodzi o tego zawodnika? Nie wiem, coś tam ewidentnie nie gra, no kurczę, no nie wiem, co będzie z Szymonem, no nie wyglądał dzisiaj zbyt dobrze, zabrakło tego cardio i tak naprawdę przegrał z zawodnikiem, który swego czasu można powiedzieć, że dzielił ich trzy kategorie wagowe, tak, bo Zieliński jeszcze niedawno był mistrzem kategorii piórkowej, a dusza większość walk ma stoczony w kategorii 84, czyli to jest piórkowy kontra średni, a dzisiaj tej różnicy w ogóle nie było widać, a Adrian Zieliński był bardziej agresywny, częściej trafiał, wywierał presję, także no to już musi sztab Szymona to przeanalizować, ale ewidentnie Coś tutaj nie gra, no bo z ostatnich pojedynków na FEN wygrał tylko z bardzo słabym Słowakiem. Decyzja Krystian Bielski i Piotr Kuberski, rozumiem, że prezes punktował w ten sam sposób, ale chyba Krystian Bielski nie stracił za wiele w tym pojedynku, nawet tym werdyktem. Dał dobrą walkę, tutaj Kuberski w bardzo umiejętny sposób wykorzystywał swoją przewagę warunków fizycznych. Częściej trafiał o wiele, no Bielski też trafiał, aczkolwiek więcej ciosów zadawał Kuberski. No słuchajcie, ja też nie jestem sędzią, to jest moja subiektywna ocena, mi się wydawało, że jest uczciwie, ale potem zatrudniamy profesjonalistów, niech oni decydują, niech biorą na siebie odpowiedzialność, my za to płacimy, chcemy mieć święty spokój. Według mnie werdykt jest sprawiedliwy, a jak to jest według fanów, niech już każdy po swojemu, w swoim notyściku, w swojej tam tabelce ocenia. Kuberski anonsował swoją walkę o pas w Poznaniu, natomiast Artur Gwóźdź odniósł się gdzieś tutaj do kilku propozycji co do bryczka czy naruszki, że oni na tę walkę nie zasługują, ponieważ są po porażkach, to też czy pan prezes byłby w stanie tutaj anonsować jakąś postać, która ewentualnie mogłaby się z Kuberskim zmierzyć? No zdecydowanie ani bryczek, ani Marcin Naruszka, nawet ze względu na to, że obydwu zawodników bardzo lubię, bardzo szanuję, nawet z obydwoma trenuję w jednym klubie, no to są po serii porażek, także ciężko tutaj mówić o pasie, no chyba, że Marcin Naruszka teraz się odrodzi, bo te jego porażki też były takie troszeczkę kontrowersyjne, wiemy jakie tam były błędy sędziowskie i tak dalej, no jeśli Marcin odrodzi się teraz w najbliższej walce, którą ma w Czechach, no to czemu nie, no jeśli chodzi o Bryczka, na razie nie ma tematu, bo Robert Bryczek, przy całym moim szacunku dla tego zawodnika, no to ostatnia jego kariera też jest na wstecznym biegu niestety. Prezesie, gratulujemy udanej gali, życzymy kolejnych tego typu, no i co, dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję bardzo, że byliście z nami, że wspieraliście, promowaliście, no i zapraszam już dzisiaj na FEN 38, 22 stycznia, Ostrów Wielkopolski, ja Wam wszystkim życzę dobrej nocy, zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.